Cześć kochani, cieszę się, że spotykamy się w kolejnym filmie. Jak widzicie, tutaj jak zwykle puste miejsce przygotowane na kosmetyki, bo będzie dzisiaj kolejna aktualizacja projektu Denko i nie przedłużam, żebyście nie musieli patrzeć na ten pusty papier. Zaczynam od standardowego kosmetyku, który jest tutaj od początku zawsze i wszędzie i jest to korektor Kryolan. Oczywiście przełożony do innego słodyczka i zobaczcie sami, wreszcie widać porządny postęp. Wreszcie widać, że tutaj się robi taki dołeczek. Nie wiem, czy Wy to będziecie mogli dobrze zobaczyć, ale na żywo jest to mocno widoczne, że wreszcie robi się wgłębienie i wreszcie coś tam się dzieje w tym podkładzie, w tym korektorze. Bardzo mnie to cieszy. Mam nadzieję, że uda mi się go zużyć. Pewnie nie w tym roku. Tak optymistyczna nie jestem. Ale myślę, że do końca przyszłego roku może się go pozbędę. Kolejny kosmetyk to cień Inglot. I tutaj również stały postęp. Widać wgłębienie już na całej długości tego cienia, całej szerokości. Ostatnio też więcej używam tego ciemniejszego cienia, więc to się wyrównuje. Robi się taka rynienka w tym cieniu. O, zobaczcie sami. I myślę, że jeszcze tutaj ze mną do końca roku zostanie. Cieszę się, że postęp jest i mam nadzieję, że tutaj tak dalej będzie dobrze mi szło z nim. Następny kosmetyk, pyłek Inglot błyszczący. I tutaj już ewidentnie widać, że środek jest wolny. Zostało jeszcze trochę cienia po bokach. Troszkę go tutaj jest takiego osypanego. Ja sobie może poprawię światło. O, wydaje mi się, że teraz będziecie mogli to lepiej zobaczyć. Jest go już tutaj naprawdę niewiele. Troszkę po bokach też widać, że już niewiele go zostało. Cieszy mnie ogromnie, że się skończy. Myślę, że może jeszcze z 2 miesiące ze mną zostanie, a potem wreszcie się od niego uwolnię. I następny kosmetyk to róż. I myślałam, że uda mi się w różu wygrzebać Denko, ale jak sami widzicie, nie, i nie wydaje mi się, żeby to było jakoś w najbliższym czasie możliwe, jednak jest go jeszcze dużo i pomimo tego, że tu tak dziwnie się on wykruszył, wyleciały w nim takie dziury, bo był jakoś dziwnie sprasowany, to okazuje się, że jest go jeszcze bardzo dużo i będzie mi jeszcze jakiś czas towarzyszył, a już miałam nadzieję, że zobaczę blaszkę teraz w lipcu w nim. I kolejny kosmetyk również z widocznym postępem, czyli cień Kiko. I tutaj też, jak sami widzicie, jest postęp, jest zużycie, on się coraz bardziej wypłaszcza, już ledwo wystaje tutaj poza granicę opakowania, no ale też jakichś tutaj zdumiewających osiągnięć nie ma i myślę, że do końca roku pewnie będzie mi jeszcze spokojnie towarzyszył, o ile nie dłużej. I następny kosmetyk, tym razem coś do ust, to matowa pomadka The Balm i tutaj widać już duże prześwity, praktycznie na całym obwodzie. Dosyć dużo muszę tej pomadki tak nabierać, wygrzebując, już nie tylko wkładając. Jak patrzę pod światło, teraz o, widzicie, że tam już widać prześwity takie duże. Jak patrzę pod światło, to widzę, że już tam niedużo jej zostało. Na aplikatorze też o, jakoś specjalnie dużo jej tutaj nie ma. I myślę, że być może w sierpniu wreszcie wyjmę z niej stoper, ale to będzie coś, co będę chciała zrobić w ostatniej chwili. Czyli jeżeli nie będę w stanie się już nią umalować, to dopiero wtedy to zrobię, bo wiem, że takie szminki potem lubią pokazywać, jak dużo ich jeszcze w środku jest i jak bardzo lubią bałaganić, więc no po prostu będę się wstrzymywać ile się da i dopiero w ostatnim momencie wyciągnę ten stoper. A teraz wreszcie coś, co ma sensowny postęp i co mogę Wam pokazać, że wreszcie coś podziałałam, czyli uwaga, uwaga, fioletowy cień z My Secret. I zobaczcie sami, cień jest skończony, została tylko tam odrobina, której nie udało mi się wymyć z blaszki. Jestem bardzo zadowolona z tego, że udało mi się ten cień skończyć. Mam jeszcze dużo kolorowych cieni, całą paletę Be Perfect w swojej kolekcji, więc chcę po prostu używać tych cieni, zużywać je, a nie żeby one gdzieś tam leżały i ciągle po prostu zajmowały miejsce i były takie bezużyteczne, więc cieszy mnie to ogromnie. Wreszcie będę mogła dać szansę innym kolorom, o ile oczywiście będę miała na to ochotę, bo na razie po tym cieniu muszę jednak trochę od takich intensywnych cieni odpocząć. I następny kosmetyk. Tutaj również nic spektakularnego Wam nie pokażę, bo jest to rozświetlacz Make Up Forever i jak sami widzicie, tutaj doszłam już praktycznie do końca. Mam wrażenie, że to się już nie nabiera, dlatego teraz używam go bardziej z tej strony. Zobaczę, postaram się go tak używać naokoło i jak zużyję tą całą wystającą część, to zobaczymy, co się będzie działo z tą zawartością między tymi krateczkami, bo ja mam wrażenie, że ten rozświetlacz się tam w ogóle nie nabiera i dopiero jak zmieniłam miejsce nabierania tego rozświetlacza, to zauważyłam, że jest go więcej na pędzlu i że on daje taki lepszy efekt, więc zobaczymy. Myślę, że w tym roku go nie zużyję, nie ma szans na to. Nawet nie będę się łudzić, ale cieszę się, że są postępy i mam nadzieję, że te postępy będą stałe. Kolejny kosmetyk, który ma widoczny postęp, to jest klej do brokatu Kryolan. I tutaj zobaczcie sami, wielki postęp w lipcu. Zupełnie nie wiem, jak to się stało, że aż tyle go zeszło. Daje mi to nadzieję, że go w sierpniu skończę. Bardzo bym tego chciała. Niestety teraz on chwilę leżał i już się przelał, więc tutaj widać, jakby go było mniej. Ale bardzo bym chciała już zakończyć z nim przygodę. Najlepiej w jednym czasie z tym pyłkiem Inglot, ale jeżeli najpierw się skończy żel, a dopiero potem pyłek, to nie będzie mi to przeszkadzać. Gorzej, jakby się odwrotnie stało, ale... Bardzo się cieszę, że jest taki mocny postęp. Mam nadzieję, że już w sierpniu będzie koniec i będę go miała z głowy. I ostatni już kosmetyk, który już oglądaliście, to konturówka z Golden Rose. I tutaj niestety bardzo nikły postęp, właściwie nieobecny. Zobaczcie sami. Tutaj praktycznie nic nie widać, żeby ją ubyło. Może ją strugałam, nawet nie jestem tego pewna, czy ją temperowałam w tym miesiącu. Użyłam jej kilka razy, ale teraz jak mniej się nabiera tej pomadki, to konturówka nie jest mi do tego potrzebna. Ja też nie noszę teraz takich stricte wyprofilowanych, idealnie obrysowanych ust, więc no nie jest mi to potrzebne. W każdym razie chcę po nią sięgać, chcę ją mieć w pamięci. Ona zostaje oczywiście w projekcie Denko i właściwie mamy tutaj całą dziesiątkę. I teraz, zanim przejdziemy do tego, co wprowadzę za cień My Secret, to chciałabym Was zaprosić do lajkowania tego filmu, komentowania go oraz do subskrybowania kanału, a ja już sięgam tutaj ręką po ostatni kosmetyk i coś, czego sama się nie spodziewałam, czyli balsam koloryzujący do ust z Bell, kupiony jakoś niedawno, końcem zeszłego roku albo początkiem tego. I on mi się złamał. Wygląda okropnie w środku, jest taki obgryziony. Zobaczcie, wszędzie jest brudno, bo on się tam ociera o te ścianki. W każdym razie zostało go niewiele. Ma ohydny smak, jest po prostu okropny. Jak widzicie, jest taki lekko brudny na wierzchu, bo ja go używam razem z tą pomadką w płynie i muszę przyznać, że to jest jedyny sposób, w jaki ja go jestem praktycznie w stanie używać, bo no ten okropny smak sprawia, że nie da się go używać solo. Nie dam rady po niego sięgać i po prostu tak smaruję razem, naprzemiennie. Jak ta szminka mi się trochę zje, to dokładam tego balsamu i oba kosmetyki idą powoli, ale realnie do przodu, więc mam nadzieję, że się skurczą. Ja Wam tutaj pokażę jeszcze, ile go zostało. O. Tak, gdzieś do połowy tego napisu Glow. Myślę, że jeszcze za 2 miesiące może takiego używania razem z tą pomadką i powinien się skończyć. Chcę po prostu się zużyć, mam już dla niego zastępstwo, więc nie chcę go trzymać w swojej kolekcji. Na pewno nie jest coś, muszę zapamiętać, żeby nie wracać do pomadek Bell, bo są okropne i właściwie nie chcę ich więcej w swojej kolekcji. Dajcie znać, jak Wam idzie zużywanie kosmetyków, czy macie jakieś projekty Denko, czy one Wam postępują, czy raczej nastąpiła stagnacja przez te upały, które do tej pory mieliśmy. Dziękuję Wam za wspólnie spędzone chwile, do zobaczenia w następnym filmie, pa!